Nie żyje 9 osób. Policja przekazała tragiczne dane. Tragiczny bilans świątecznych wyjazdów. W tym roku Wielkanoc będzie wyjątkowo smutna w wielu polskich domach z powodu nieszczęśliwych zdarzeń, do jakich dotychczas doszło na drogach w całym kraju. Tylko w ciągu minionej doby w niemalże 80 wypadkach śmierć poniosło aż 9 osób. Zatrzymano także ponad 300 kierowców jadących na podwójnym gazie. To znacznie więcej niż w piątek, gdy większość z nas wyruszyła w podróż. Fatalny bilans świątecznych wyjazdów. Święta wielkanocne to dla wielu osób czas, gdy w końcu spotykamy się w gronie najbliższych, a co za tym idzie, podróżujemy między miejscem aktualnego zamieszkania a rodzinnym domem. Niestety, co roku kogoś brakuje przesuto zastawionym stole, a zamiast radości, panuje przy nim ogromny smutek. Wszystko z powodu wypadków, do których dochodzi w czasie świątecznych wyjazdów. Choć policja, jak zawsze, także i teraz stara się pilnować porządku na drogach oraz przestrzegania przepisów, wszystkich tragedii nie da się uniknąć. Tegoroczne statystyki już nie są zadowalające, a przecież przed nami długie godziny w podróży podczas powrotów. Wyjątkowo obfitująca w dramaty wydaje się być przy tym zwłaszcza ostatnia doba, w trakcie której doszło do niemalże 80 niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Zginęło w nich aż 9 osób. O 9 za dużo? Tragiczna Wielkanoc na polskich drogach. Do jednego z bardziej tragicznych wypadków doszło w sobotę, 30 marca, w okolicach Kraśnika, gdzie jadący motocyklem 44-letni policjant zginął w zderzeniu z samochodem kierowanym przez 19-latka. Śmiercią jednej osoby zakończył się również wypadek w Trzcińsku pod Starogardem Gdańskim. 35-letni mężczyzna stracił panowanie nad autem, zjechał z pasa ruchu na pobocze i dachował. Policja apeluje o rozwagę i rozsądek. Blisko od dramatu było ponadto w Częstochowie, gdzie policjantom udało się zatrzymać nietrzeźwą 33-latkę, która wiozła dwójkę dzieci i także pijaną babcię oraz w Dębnicy, województwo wielkopolskie. Po tym, jak motocyklista zderzył się z innym pojazdem i doznał urazu czaszkowo-mózgowego. Jedna ofiara śmiertelna i jedna osoba ranna to z kolei bilans zajścia, do którego doszło w sobotnie popołudnie na autostradzie A2 w okolicy węzła Wiskitki. Tam kierowca samochodu osobowego uderzył w auto służby drogowej. Przez cały okres świąt wielkanocnych bezpieczeństwa na drogach pilnuje ponad 5000 funkcjonariuszy policji. Wszyscy oni apelują o rozważną jazdę i przypominają, że wyjątkowo zwodnicza może być panująca dziś słoneczna pogoda.